Sponsorem audycji jest Happy Shaping, Centrum Kształtowania Sylwetki. Jak dbać o formę na wiosnę? Kochani, nie tylko na wiosnę. Aktywizujemy się cały rok. I aktywizujemy się grupowo, rodzinnie. Tak samo jak prowadzamy dietę, to też rodzinnie, a nie tylko indywidualnie. No bo w grupie siła, nie? Zaczęłam grać tenisa od niedawna i czasem biegam z przyjaciółmi. No przede wszystkim jakaś dietka, nie? By się przydała jakieś warzywka, owoce. Zero słodyczy, przede wszystkim gazowanych napojów, jakichś tam bardzo otłuszczonych potraw, smażonych przede wszystkim, najlepiej gotowane jakieś tam potrawki, sobie sałateczki robić. Co jeszcze? No przede wszystkim jakieś tam ćwiczenia by się przydały, jakieś brzuszki, przysiady, może trochę pobiegać, może dwa razy w tygodniu na siłownię, tam pół godzinki, godzinkę, zależy jak tam kto po prostu wytrzymuje i jak wygląda z tym czasowo oczywiście, tak? Na pewno trzeba zdrowo się odżywiać, a także uprawiać sport. Jak często? No najlepiej codziennie. O Boże, kochany, nie jem dużo, regularnie. Jakieś ćwiczenia? Nie. Dosyć się nabiegam do południa. Dzieci, szkoła, zakupy. Ćwiczymy, trenujemy. Nic jakoś szczególnie takiego. No ja w sumie też, ale... No tylko tańczymy w sumie, trenujemy. Nic więcej. Rower, spacer, ćwiczenia, jakieś indywidualne, usprawnościowe. W zależności też oczywiście od wieku, w zależności od zaangażowania fizycznego. Każdy może dobrać coś dla siebie praktycznie. Więc ćwiczymy. Co będziesz robić wiosną? Rowerek miała. No będzie jeździć rowerkiem. Nie? A będzie biegać? Tak. Happy Shaping, Centrum Kształtowania Sylwetki, jest kameralnym studiem fitness tylko dla pań. Można tu w sposób kompleksowy podejść do pracy nad sylwetką oraz skorzystać z pomocy dietetyka i otrzymać indywidualny plan żywieniowy. Ćwiczenia odbywają się nie tylko na zajęciach grupowych, ale też z trenerem personalnym na indywidualnych sesjach. Zajęcia prowadzą 3 profesjonalne instruktorki. Każda specjalizuje się w innych formach aktywności. Raz w tygodniu odbywają się zajęcia taneczne z burleski, które pomogą paniom odkryć w sobie kobiecość i grację. Happy Shaping wychodzi również naprzeciw domatorkom i osobom, które nie mają czasu na wizyty w gabinecie dietetycznym. Poprzez kontakt przez fanpage na Facebooku można skorzystać z pomocy dietetycznej przez internet.